Moi drodzy, mam dla was najnowszy dowcip o blondynce, ale zanim do niego dojdziemy, zanim skorzystamy z niego w ramach rozumienia Ewangelii, to przejdźmy do słów Pana Jezusa na sam początek. Otóż fragment dzisiejszej Mateuszowej Ewangelii rozpoczyna się od tego, jak Pan Jezus cytuje, można powiedzieć, Księgę Powtórzonego Prawa. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. O co Panu Jezusowi chodzi? Jeżeli potraktujemy te słowa dosłownie, no to można by wywnioskować, że Pan Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy przyklaskiwali złu, żebyśmy no, tam, gdzie jest zło, pozwalali mu działać, żebyśmy nie ingerowali, żebyśmy byli obojętni, albo nawet do tego stopnia, że należałoby to zło pochwalić. Co Pan Jezus miał na myśli? Otóż, moi drodzy, oko za oko, ząb za ząb, to było takie prawo, tak zwanego prawo taliatu, które właśnie Księga Powtórzonego Prawa cytuje, a miało to na celu dochowanie sprawiedliwości. Po prostu ta zasada oko za oko, ząb za ząb, ona strzegła tego, żeby w porywie ludzkiego serca, chęci odwetu, nie przekraczać granic sprawiedliwości. To znaczy, jeżeli ktoś cię skrzywdził, to żebyś mógł żądać sprawiedliwości i żeby tak samo temu krzywdzicielowi odpłacić, ale nie ponad to, bo wiecie, jak ludzkie serce jest zawiłe, nie? Że ty mi tak, no to ja ci jeszcze bardziej. Nie? W moich stronach kiedyś wam mówiłem, tam w Poznańskim to mówią wet za wet, czopka za kapelusz, nie? Czyli jedno za drugie, ale tak naprawdę to nie jest to samo, nie? Bo jak ty mi tyle, to ja ci jeszcze więcej. A to z kolei sprawia, że to zło coraz bardziej się potęguje, no bo ten mi więcej, no to tamten jeszcze bardziej, no to ja mu to odpłacę jeszcze mocniej, no on mi tak samo. I coraz bardziej to zło narasta. Moi drodzy, to ten cytat z Księgi Powtórzonego Prawa i to, co Pan Jezus mówi, oko za oko, to bardzo często jest powtarzane wtedy, kiedy chcemy usprawiedliwić właśnie tę chęć odwetu. A o co Panu Jezusowi chodzi? Otóż, moi drodzy, całym kluczem zrozumienia tego, z czym Pan Jezus do nas chce trafić, to jest to, co usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Kapłańskiej, gdzie Pan Jezus przez Mojżesza podpowiada narodowi wybranemu, a tym samym każdemu z nas dzisiaj, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I Pan Jezus z całą tą swoją katechezą, którą mamy w Mateuszowej Ewangelii, ten fragment kończy również tym stwierdzeniem. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Czyli to jest ta zachęta do doskonałości. Moi drodzy, o co Panu Jezusowi chodzi z tym nie dawajcie, nie stawiajcie oporu złemu? Ano, Panu Jezusowi chodzi o to, żeby to nasze serce bardziej się upodabniało do Pana Boga. Zasada sprawiedliwości, oko za oko, ona jest dobra, ale Pan Jezus mówi, jeżeli chcesz do mnie należeć, jeżeli chcesz być moim uczniem, chcesz być chrześcijaninem, to warto zrobić krok dalej. Upodobnij się do naszego Ojca w niebie. Zobacz, jaki Pan Bóg jest. Pan Jezus tam mówi o tym słońcu i deszczu. Nie? Słońce świeci nad dobrymi i złymi. Deszcz pada na pole sprawiedliwego i niesprawiedliwego. A więc zobaczcie, Pan Bóg kocha każdego człowieka. To słońce, czy ten deszcz, który spada na pole, to czy to będzie człowiek uczciwy, sprawiedliwy, dobry, bogobojny, pobożny, czy to będzie łajdak, to tak samo na to pole i na to pole świeci słońce, daje wzrost, na to pole i na to pole pada deszcz. A więc zobaczcie na Boga, jaki jest. I ja chcę, żebyście się upodobniali, żebyście byli znakiem obecności Boga w tym świecie. Do tego nas zachęca Pan Jezus. A to nasze serce jest właśnie zawiłe. Nam się wydaje, że wtedy będziemy władczy, że wtedy będziemy królować, że wtedy będziemy mieli poczucie swojej wielkości, jak inni nas będą się bali, jak po prostu sprawię, że będą inni truchleć, jak będę
dobiegał swego, jak nie dam sobie dmuchać w kaszę, o to wtedy będę miał poczucie władzy, wielkości, potęgi. A powiedz mi, nie, właśnie będziesz wielki, będziesz królował, jak będziesz miał władzę nad swoim życiem, nad tym, żeby nie dać się zwieść, a żeby zdobyć się na pokorę, na przebaczenie, żeby przezwyciężyć swoją zazdrość, zawiść. Jest to bardzo trudne. Ja wiem, o czym mówię. Jestem tak jak każdy tutaj obecny. Jestem grzeszny i wiem, ile to kosztuje, aby komuś przebaczyć, aby nie szukać odwetu, aby nie zazdrościć, nie było w nas zawiści. Trzeba wielkiego upokorzenia, trzeba wielkiego wysiłku, wielkiego trudu. To jest naprawdę wyczyn, to jest heroizm. Ale na tym polega chrześcijaństwo i do tego nas zachęca Pan Jezus. Żebyśmy tu szukali wielkości. Bo jeżeli przezwyciężymy w sobie te odruchy, które tak naprawdę to są zwierzęce odruchy, to wtedy będziemy stawać się prawdziwym człowiekiem. To wtedy będziemy wielcy, wtedy będziemy upodabniać się do Pana Boga. Wtedy tak naprawdę będziemy królować, wtedy tak naprawdę będziemy mieli władzę. No i o tej blondynce, niech ona nam pomoże też to zrozumieć. Otóż jedna z blondynek oczywiście, żeby było wiadomo, nie z naszej parafii, opowiada swojej koleżance, mówi, słuchaj, wiesz co, byłam wczoraj w kościele. Jak wchodziłam do kościoła, to słuchaj, oni śpiewali Witaj Królowo. No tak mi się spodobało, że teraz będę co niedziela chodzić. I co myślicie o tej blondynce? Nie zrozumiała, o co chodzi, prawda? Nie zrozumiała, po co się chodzi do kościoła. No, pewnie nie zrozumiała, ale tak naprawdę to niewiele się pomyliła. Ona była bardzo bliska prawdy, bo po to właśnie przychodzimy, żebyśmy stali się władcami, żebyśmy mogli królować. Tutaj przychodząc do Jezusa Chrystusa, to Jego łaska sprawia, jak Mu na to pozwolisz rzeczywiście, że to swoje serducho upodobnisz do Niego. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, a Pan Jezus to jeszcze potwierdzi. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. I właśnie o to chodzi. Wtedy będziemy królować. A w drugim czytaniu, jeżeli dobrze żeście słuchali, to tam święty Paweł do Koryntian i dzisiaj do nas również się zwraca. O co w tym wszystkim chodzi, jeżeli w nas będzie obecny Duch Święty, jeżeli pozwolimy Panu Bogu w nas działać. Wszystko bowiem jest wasze. Czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Wszystko jest nasze. Czy ten świat, na którym zapanujesz, właśnie kiedy nie pozwolisz, żeby w tobie się odzywały te chore odruchy, czy to życie wieczne, które daje nam Pan Jezus, po to, abyśmy królowali. Tutaj jesteś jako naprawdę król, jako władca. Amen.